Przemek, wróciliśmy po tej krótkiej przerwie. Głód u ciebie do siatkówki był większy niż na przykład po zakończeniu sezonu, czy nie? Teraz tak patrząc na tą przerwę. Ciężko mi porównać, czy był większy, czy mniejszy. Na pewno był ten głód do siatkówki. Te 2 tygodnie spędzone w domu jednak dały się we znaki, no ale już wróciliśmy i przygotowujemy się do najbliższego meczu, który już w niedzielę. A jak fizycznie się czujesz? No bo jednak kontakt, rozwrat z piłką 2 tygodnie dość długo. Jak to wygląda po kilku dniach treningów u ciebie? Na początku było trochę ciężko, także gdzieś tam było z tyłu głowy, że może to chwilę potrwać, zanim dojdziemy do siebie, ale ja osobiście czuję się już może nie w 100%, ale gdzieś tak 80% może już jest, i pomału idziemy do przodu i myślę, że do meczu będziemy przygotowani. Może nie będzie to forma, która była gdzieś przed tą kwarantanną, ale no na pewno będziemy chcieli wyjść i dać siebie 100% na ten moment. Trzeba było trochę pewnych rzeczy przypomnieć, zacząć od nowa, czy to była taka kontynuacja już tego, co było? Myślę, że 2-3 dni przypomnieliśmy sobie, to nie był jakiś taki ogromna przerwa, te 2 tygodnie. Każdy gdzieś tam myślę, że miał tą piłkę w domu, można było trochę poodbijać nawet o ścianę, także gdzieś te 2-3 dni przypomnieć sobie, jak się odbija siatkówkę i pomału myślę, że już wracamy do tego, co było przed. No to na czym w takim razie skupiacie się na treningach? Czy to jest doskonalenie własnej gry, czy to już wchodzą też elementy pod przeciwnika? Czego jest więcej na treningach? Myślę, że na ten moment skupiamy się na naszej grze, żeby gdzieś wrócić, poczuć się też między sobą, żeby poczuć z powrotem te zgranie. I także na ten moment jest to bardziej skupianie się na własnej grze. Co ty pamiętasz z tego meczu w Lubinie wygranego 3-0? Czy już nie wracasz do tego pamięcią? Pamiętam, że dobrze zagraliśmy na zagrywce i myślę, że tutaj musimy popracować. Cały czas codziennie pracujemy nad tym elementem, ale myślę, że na ten moment musimy postarać się wrócić gdzieś do tej zagrywki, która była przed kwarantanną i wyjść na mecz, postarać się robić jak najmniej błędów i myślę, że będzie dobrze. Czego zatem ty się spodziewasz? Jakaś presja jest narzucona przez samego siebie, czy nie? Ciężko mi powiedzieć, czego się spodziewam, bo i Lubin miał swoje problemy i my mieliśmy swoje problemy, także ten mecz też będzie gdzieś na pewno no, taki niepewny z jednej i z drugiej strony. Myślę, że no, tak jak wcześniej powiedziałem, że musimy wyjść i dać siebie 100% na ten moment, co mamy najlepszego w tym momencie i zobaczymy, jak to wyjdzie.